fascynujący ludzie. Wielkie dramaty i wielkie wzruszenia. Sensacje, tematy tabu. To właśnie dzięki nim nasze życie jest ciekawe, niepowtarzalne. W Zoomie zobaczysz Je z bliska. Zoom to pierwszy w Polsce magazyn sensacji i rozrywki. Zoom. Od poniedziałku do soboty. Punkt 19. Bardziej boję się życia niż śmierci, mówi jeden z bohaterów naszej następnej historii. A od śmierci dzieli go niewiele. Kilka kilometrów, a może kilka przecznic. Pamiętny pomnik ma przypominać o ofiarach letniej powodzi sprzed 2 lat. Wystawił go jeden z pokrzywdzonych, 30-letni przedsiębiorca Jan Płonka. Anna Czarnecka, witam. Przed nami emocjonujące pół godziny z magazynem sensacji i rozrywki Zoom. Zdjęcia i filmy mu nie wystarczały. 30-letni przedsiębiorca ze Zdzieszowic chciał w szczególny sposób przypomnieć ludziom o tragicznej powodzi sprzed 2 lat i o jej ofiarach, czyli również o sobie samym. Dlatego nie kupił nowego samochodu, ani nie wyjechał na luksusowe wakacje, lecz zbudował pomnik. Za własne pieniądze. Za sporo pieniędzy. Zdzieszowice. 2 lata temu letnia powódź wystawiła tu ludzi na bardzo ciężką próbę. Wyszli z niej zwycięsko. Był wśród nich Jan Płonka, 30-letni przedsiębiorca. O jego odwadze było w Zdzieszowicach głośno. Teraz znowu się o nim mówi. Powód. Młody człowiek wystawił za własne pieniądze pomnik poświęcony ofiarom kataklizmu. Pomnik ten chciałbym, ażeby upamiętniał te tragiczne dni. No po prostu nie każdy miał styczność z tym żywiołem bezpośrednio. Ja niestety miałem, a właściwie niestety miałem tą styczność bezpośrednio. Widziałem ogrom tego ludzkiego nieszczęścia. I właśnie te przeżycia skłoniły mnie do tego, ażeby ten fakt utrwalić. W czasie powodzi na Odrze Płonka właściwie mieszkał na wodzie. Od świtu do nocy ratował ludzi, zwierzęta, dobytek. Jemu także woda wyrządziła szkody, zalała 40 hektarów upraw, zniszczyła maszyny. Płonka zamiast ratować swoje pomagał tym, co stracili więcej, a potem wystawił pomnik. Mimo to nie wszyscy mieszkańcy, ani też władze Zdzieszowic poparli ten pomysł. No miałem takie możliwości, tak jak powiedziałem, i łódź motorowa, która stworzyła mi pewne możliwości i środki finansowe, można powiedzieć, jakieś takie zbędne, które posiadałem, przeznaczyłem na to. Te zbędne środki to 18 tysięcy złotych. Tyle bowiem kosztował Płonkę pomnik wystawiony ofiarom powodzi na Opolszczyźnie. Płonka sam go zaprojektował. Czuł po prostu potrzebę upamiętnienia tamtych wydarzeń. W pierwotnej wersji chciałem pieniążki przeznaczyć na powodzian, z tym, że nawet kwota 18 tysięcy złotych na potrzeby tak potężne, tak duże, rozeszłaby się po głowach. Ale jednak tak coś pozostanie po tym strasznym, tragicznym tygodniu. Mieszkańcy Zdzieszowic dziwią się, skąd młodemu człowiekowi na dorobku przyszło do głowy stawianie pomnika. Pamięć o potopie mieszkańcy Zdzieszowic mają uwiecznioną na zdjęciach, kasetach wideo. Pomysł Płonki, by 18 tysięcy złotych wydawać na granit z napisem, budzi w mieście kontrowersyjne opinie. Płonka mógł przecież pieniądze przeznaczyć na kupno mieszkania czy nowy samochód. Być może byłoby lepiej pojechać na wczasy, na pewno byłaby to używka dla ciała, prawda? Ale nie wszystko, co w życiu robimy, robimy dla ciała. Są to rzeczy, które wymagają pewnego hamulca i duchowych takich uniesień. Pomnik ofiarom lipcowej powodzi stoi parę kroków od promu na Odrze. Tak jak prom, tak granitowy głaz wystawiony przez ofiarę powodzi. Ofiarom powodzi jest ciekawostką dla turystów. Jan Płonka mieszka 100 metrów od Odry. Wierzy, że jego kamień budzi wspomnienia i przestrzega przed lekceważeniem żywiołu. Pomysł na pewno zaskakujący, ale przecież każdy ma prawo wydawać swoje własne pieniądze jak chce. A tak w ogóle to ważniejsze wydaje mi się to, co pan Jan zrobił w czasie powodzi, a nie po niej. W Zdzieszowicach na Opolszczyźnie odsłonięto pomnik ofiar ubiegłorocznej powodzi.
Pomnik wykonany jest z 7-tonowej marmurowej płyty, na której umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą wyciągnięte w geście pomocy dłonie skierowane w stronę fali. Pomnik usytuowany jest w pobliżu przeprawy promowej na Odrze w Zdzieszowicach, gdzie woda podczas powodzi przekroczyła poziom o ponad 3 metry. Fundatorem, pomysłodawcą i projektantem pomnika jest miejscowy przedsiębiorca Jan Płonka. Podczas powodzi brał on udział w ratowaniu ludności, stał się lokalnym bohaterem i symbolem bezinteresownego działania. Aktywnie uczestniczyłem w ratowaniu mienia ludzkiego, ludzi. Pływałem na swoim sprzęcie motorowym. Praktycznie można powiedzieć jako jedyna jednostka pływająca w okolicy. Ofiar powodzi z województwa opolskiego. Koszt wybudowania obelisku wyniósł 180 tysięcy złotych.